am sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Mamy tutaj kotwicę na tak zwanym samodesancie. Lina od tej kotwicy jest tutaj na knadze. Oczywiście w tej chwili jest w kolizji z cumą. Przy rzuceniu cum dobrze wykorzystać sąsiednią knagę. No to też zależy, jak która knaga nam będzie potrzebna. Po rozwinięciu, rzuceniu liny na tym samodesancie kotwica poleci sobie na linę. Bramka do kładzenia masztu. Wypinamy tylko i wyłącznie ten stworzeń. I to na odprawie skipper musi pokazać komuś, kto będzie obsługiwał właśnie kładzenie masztu. Ten stworzeń wypinamy. Broń Boże, tutaj któryś z tych, tak się zdarzało też, że wypinali te stworzenie, maszt bezwładem poleciał, no nie na głowę, bo tam mamy rampę, ale poleciał bez kontroli na dół. Więc żeby wypiąć ten stworzeń, z tej strony mamy, zaraz ją pokażę. Mamy zawleczkę. Mamy zawleczkę i teraz ten stworzeń jest pod dużym naporem, nie mogę go wyszarpać. Żeby go uwolnić, należy na zapiętym spinlocku, na tej linie, tą linę podrzucać. Widać, że to się to wszystko rusza i w ten sposób możemy zwolnić ten zaczep, tą zawleczkę możemy zwolnić, pomagając sobie właśnie na tej linii. To jest, jeśli chodzi o bramkę, koniec operacji do okładzenia masztu. Nie podnosimy bramki, nie wyszorowujemy. Za chwilę pokażę, jak dalej postępować z kładzeniem masztu. Żeby położyć maszt, musimy zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. I wszystkie tązacze należy wyjąć z masztu. To jest pierwsza czynność i bardzo ważna. Robimy to po to, żeby można było bom razem z żaglem odłożyć na burtę, żeby nie doprowadzić do uszkodzeń lazy jacka, a i też samego żagla. Nie wykonanie tej czynności kończy się zawsze albo uszkodzeniem pełzaczy, albo rozerwaniem kawałka żagla, albo rozerwaniem lazy jacka, albo wszystko naraz. Nie zdarza się tak, że można to sobie bezkarnie zrobić i będzie ok. Liczyć na to, że będzie ok. Nie będzie ok. Żagiel w całości mamy wyczarowany. Zdejmiemy teraz opętnik. Podczas pływania ten opętnik nie jest tutaj konieczny. Na portowo jak najbardziej. Chronimy żagle. Opętnik złożony będzie czekał na swój czas, żeby go użyć już w klarze portowym po przybyciu do portu. Na razie go odrzucę tutaj do kokpitu. Głowicę grota dobrze jest tutaj wcisnąć, żeby nam się to wszystko nie rozsypało. Następnym krokiem jest wzięcie tej przetyczki, która nam trymuje bom, trzyma bom, łączy bom z masztem. Bom mamy wypięty, przetyczka jak w przypadku dziobu, bramki do kładzenia w kieszeni człowieka, który to będzie robił. Idziemy sobie na rurkę, do kokpitu. Tą linę przygotowujemy. Ja to robię zawsze tak, że sobie ją wrzucam do zejściówki. Nikt mi po niej nie będzie deptał. Załoga jest poinformowana, że podczas kładzenia masztu ma uważać na różne elementy, które będą się wam tutaj poruszać. Liny, seringi będą jechać nie nad głowę. Ale należy, żeby wypiąć bomb, kopenanta i lazy jack równocześnie wypinamy. Opuszczamy bomb.
położyliśmy bomb, następną czynnością jest przywrócenia bombu po to, żeby nie leżał aluminium, żeby nie leżało na pokładzie. Dlaczego? Ano dlatego, że podczas pływania ktoś może nadepnąć na tego lazy jacka, czyli na całego grota razem z bombem, i wtedy aluminium po pokładzie bardzo mocno się ślizga. Jeżeli spróbujemy obrócić całą historię tak, żeby bomb był na żaglu i na lazy jacku. W ten sposób. Poprawię jeszcze na rufie. Wiadomo, załoga będzie to, będzie więcej rąk do pracy. Odkładam ją na burtę lewą, czyli na portboard. Dlaczego? Podczas pływania w kanale nie zawsze sobie stoimy, możemy sobie usiąść. Leżący bomb z żaglami na sterburcie będzie nam zasłaniał brzeg kanału. Dużo fajniej moim zdaniem jest odłożyć go na portboard niż na sterboard. Mamy tutaj lepszą widoczność. Ok, bomb mamy wypięty, żagiel mamy wypięty, rozpiętą mamy też i bramkę do kładzenia masztu wyciągnięty z forzeń. Osoba, która będzie odpowiedzialna za kładzenie masztu, sprawdza, w którą stronę kręci się kabestan. Zakłada linę tak, że lina wysuwająca się powinna szorować, czyli tu w tym przypadku od wewnątrz kabestanu robimy jeden oplotek, czyli tylko raz okręcamy, otwieramy spin lock linki, która będzie nam się luzowała przy chodzeniu masztu. Stajemy sobie wyżej. Za achtersztak ciągniemy maszt. Zobaczcie, on jest bezwładny, nic nie robię. Trzeba pokonać ten bezwład. Do takiego momentu, aż on pod własnym ciężarem zacznie sobie spadać, zjeżdżać na dół. Teraz już mamy, dlatego że tutaj mamy przełożone tak, że szoruje nam, czyli kabestan stoi. W dwóch paluszkach, zobaczcie, opuszczam maszt. Ja go nie opuszczę do końca, bo mamy tutaj sąsiadów. Trzeba pamiętać, żeby maszt trafił tutaj w cęgi, czyli w ten wystający widelczyk, ale tak, żeby szmatka nie była w środku, dlatego że ta szmatka od bemini po prostu się przetnie, maszt ją przetnie. Tutaj musi być czysto. No i sobie tak opuszczamy. Zamknę spin lock. Oczywiście do kładzenia i dostawienia masztu najlepiej wybrać takie miejsce, żeby było spokojne. Dać sobie ten czas, nie robić tego na wariata w ostatniej sekundzie. No i też zwracać uwagę na współuczestników, współpływających na wodzie, po to, żeby rozpędzona motorówka nie przepłynęła nam w maszcie w takiej pozycji. To jest bardzo niebezpieczne, bo nam rozhuśta. Maszt jest słabo w tej chwili podparty, jest na wantach kolumnowych. Reszta wand jest zluzowana. Rozkoły z duży może spowodować i często powoduje połamanie masztu. Położyliśmy maszt. W następnym odcinku, w odcinku numer 3, dowiemy się, jak go postawić oraz następne informacje o TESie 32. Zapraszam.